Pokój i dobro. Dzisiaj na początku mała anegdota. Otóż kapłan, który miał błogosławić ślub, uświadomił sobie, idąc od ołtarza po parę młodą, że nie pamięta, jak ma na imię kawaler. Dlatego podchodząc, pyta młodych, jakie jest imię pana. Cisza, konsternacja, więc powtarza pytanie, jakie jest imię pana? A co młodzieniec wypalił, imię pana jest Jezus Chrystus. To słowo Pan nie tylko w kawałach, ale też i w rzeczywistości naszej wiary może prowadzić do pewnego zamieszania. Bo czym się różni Pan Kowalski od Pana Jezusa? Gdy mówimy Pan Kowalski, jest to tylko forma grzecznościowa. Z Jezusem chodzi o dużo więcej. Już święty Paweł w liście do Rzymian pisał o tym, że nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć Panem jest Jezus. To jest najstarsze, pierwsze wyznanie wiary chrześcijan. Bo Bóg chrześcijan to nie jest jakiś Bóg filozofów, tylko jakaś abstrakcja, ale to jest Bóg, który stał się człowiekiem. To jest najtrudniejsza, a zarazem najpiękniejsza prawda chrześcijańskiej wiary. I dlatego największa część credo poświęcona jest właśnie temu, wyjaśnieniu, kim jest Jezus, jaka jest w nim relacja między bóstwem a człowieczeństwem. Tym będziemy się zajmować przez najbliższe tygodnie. Ale dzisiaj zróbmy pierwszy krok, idąc za apostołami. Oni nie mieli jeszcze gotowych formuł dogmatycznych, nie mieli wykształcenia filozoficznego, nie potrafili precyzyjnie powiedzieć, jak to jest z tym bóstwem i człowieczeństwem Jezusa, choć dobrze wiedzieli, że jest on i Bogiem, i człowiekiem, a nade wszystko wiedzieli, że jest Panem. W Grece słowo Pan brzmi Kyrios. Oznaczało ono władcę, króla, ale też było używane przy tłumaczeniu Starego Testamentu. Otóż tym słowem zastępowano hebrajski wyraz Adonai. Żydzi używali słowa Adonai, żeby zastąpić niewymawialne imię Boga, bo traktując dosłownie drugie przykazanie, imienia Boga nigdy nie wymawiali. Gdy więc pobożny Żyd czytał Pismo Święte i widział święte litery JHWH, które my czasami wymawiamy Jahwe, to on zamiast tego mówił Adonai, Pan. Kiedy więc apostołowie głosili Żydom, że Jezus jest Panem, to bardzo jasno dawali im do zrozumienia, że oto sam Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba stał się obecny wśród swojego ludu, że On sam przyszedł jako człowiek. Skąd o tym wiedzieli? Bo widzieli pusty grób i spotkali tego, który z niego wyszedł. A ten, który pokonał śmierć, musiał być Panem, musiał być Bogiem. Nie mieli wątpliwości. To miało też bardzo praktyczne konsekwencje dla nich, bo skoro Jezus jest Panem, to On ma rzeczywiście panować w moim życiu, On ma być władcą. Na tronie mojego serca nie ma już zasiadać mój egoizm, moje ja, ale na tronie mojego serca mam posadzić Chrystusa Zmartwychwstałego, bo to On jest Panem. I mogę być pewny, że pod Jego panowaniem będę szczęśliwy, bo On króluje przez miłość.